Hej, z tej strony Rosy, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym oto odcinku robimy starcie legend, a mianowicie każdy gra legendą. No i po prostu walczymy zwykłego showdowna, 1 na 1, na 1 na 1, w sumie 10 osób jest. Także dawajcie wszyscy gotowość, każdy po prostu gra legendą i zobaczymy, która legenda okaże się najlepsza. Mam nadzieję, że trafi się tutaj każda legenda, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja, jak widzicie, gram tą legendą, w następnej gierce może sobie zmienię na drugą, bo mam dwie legendy. Mam obecnie Leona i Spike'a, także w miarę z mojej strony będzie tutaj rozmaicie. Christian 7, dawaj gotowość, wybieraj legendę i zobaczymy. Jestem ciekawy, która legenda tutaj wygra najwięcej gierek, bo zagramy sobie kilka, 3-4 gierki i zobaczymy w sumie, która legenda zdobędzie najwięcej legend. Także kubek widzę tutaj Leonik. Leonik jest grany. Ja też tutaj Leonika gram. Taka ciekawostka, Leona Wilkołaczka. I tutaj widzę skrzyneczki. Ja sobie zbieram skrzyneczki na start, żeby zdobyć jak najwięcej Power Cubesów i postarać się przetrwać jak najdłużej. Z Power Cubesami będzie zdecydowanie łatwiej. Tutaj widzę Spike'a. Spike kontra Leon, czyli ja versus Spike. Tutaj jesteśmy. Sytuacja podbramkowa. Spike oberwał. Ja też oberwałem. Też teraz tutaj oberwałem. No, 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 no. Spike mi trochę tu strzelił, ale spróbuję sobie podejść Spike'a na blisko jakoś. Dobra. Ajajaj, ale mi trafił. Trafił mi tutaj idealnie. Także trzeba uważać. Dobra, ja tu się trochę wyregeneruję. Wyregeneruję się i Spike zginął od Spike'a. I ja Spike'a podjeżdżam. I Spike zginął od Leona. I tam widzę, że... O, Sandy. Sandy teraz tutaj mamy. Także sytuacja z Sandy jest. Widzę, że tam Kruk zabił Sandy. Dobrze. Starcie legend. W ogóle to jest ciekawy pomysł. Wpadł na to jeden z widzów, oczywiście z Discorda, na którego serdecznie zapraszam. Kanał Pomysły na Odcinek. Jak tam napiszecie jakiś fajny pomysł na odcinek, możecie dostać rangę pomysłodawca, więc warto próbować, bo często jakieś pomysły biorę. A wymyślić jakiś pomysł na odcinek nie jest w sumie tak ciężko. Bo w sumie już dużo osób tą rangę pomysłodawca zdobyło, już jakieś 20 będzie. I ogólnie niedługo będzie jakaś ranga dla pomysłodawców, którzy wymyślili więcej niż jeden odcinek. Ale to niedługo. Jeszcze tego nie ma, także... To jest taka informacja na przyszłość. Tutaj walczę z Krukiem, z którym mogę zaraz tu przegrać, bo już mam Lowa. Ale na szczęście Kruk nie podjeżdża i... Ajajajajajaj, mam Lowa. Mam Lowa i zginął Kruk, ale mnie załatwił. Też mi Kruk załatwił, zrobiliśmy drawa. Tutaj Kruk na Leona i Leon wygrywa pierwszą gierkę. Także pierwszy punkt dla Leona. A ja w tej nowej gierce, w tej co teraz będziemy grali, postaram się zareprezentować drużynę Spike'ów. Także mam nadzieję, że Spike'i... Spike... Który by tu dać sobie super atak? To czy to? Co po łuku, przez co łatwiej trafiają w cel? Po użyciu super ataku? Myślę, że to. Myślę, że to. Także dawajcie wszyscy gotowość. Pierwszy punkt dla Leona. Zobaczymy, która legenda będzie miała najwięcej tych punktów. Także starajcie się w miarę grać różnymi legendami, żeby po prostu każda legenda miała szansę na zdobycie jakiegoś punkta. No i Kami, dawaj gotowość, czekamy jeszcze tylko na ciebie. No i lecimy, kolejną gierkę. Jest to ciekawy odcinek, no bo w sumie możemy sprawdzić, która legenda ma największe szanse z innymi legendami, a to się rzadko zdarza, żeby na showdownie trafić przeciwników, którzy grają tylko i wyłącznie legendami. W sumie nigdy tak nie miałem, ich skinąłem na sam start od Kruka, ale przynajmniej, znaczy od Kruka, od gościa o imieniu Kruka, ale jest to Spike, który przynajmniej ma dwa Power Cubesy i teraz zdobywa trzeciego, więc być może Spike ugra tą gierkę. Ja tobie, Kruk, kibicuję, bo mnie załatwiłeś, więc w sumie oglądam ciebie. Także pokaż, na co cię stać. I widzę, że tam na dole masz Leona, ale masz też Power Cubesy, więc postaraj się je zdobyć. Jak będziesz miał wiele Power Cubesów, to będziesz miał szansę to ugrać. I tutaj widzę, że Sandy załatwiła naszego Spike'a. Także oglądamy teraz Sandy, czyli Retro, który na chwilę obecną ma 3 Power Cuby. Uwaga, walczy tutaj ze Spike'em i Leonem na raz. I chyba Leona tutaj będzie chciał podjeżdżać, a jednak nie. Gra tu defensywnie, żeby nie zginąć, widzę. I tutaj Basia Polska z ultem tutaj będzie wjeżdżała zaraz, bo widzę, że tutaj ulcik się jej załadował. I czy rzuci tego ulta? Nie, nie rzuca ulta. Zostawia go na krytyczną sytuację, jak widzę. I kubek tutaj ginie i Sandy, dwie pary Sandy zniszczyły naszego Leona. Czyżby Sandy w tej rundzie wygrały? Ciekawe, bo zostały 3 Sandy z tego, co widzę, więc jest spora szansa, żeby to Sandy tą rundę ugrała. Ale jak to będzie? Zaraz zobaczymy. Nasz Retro tutaj na kaktusa, w sumie mógł go załatwić, ale czy odważy się na niego zraszować? Jednak nie. Widzę, że defensywnie Retro tutaj gra i tak bardzo, bardzo. Tutaj mamy Sandy kolejną, dwie Sandy koło siebie są. I Sandy, no. Jak na razie się za dużo nie dzieje z naszej strony Retro, ale Retro tu gra defensywnie, on tu się stara tu ugrać. I tutaj Sandy odpala ulta.
Dobra, odpaliła ulta i załatwi retro? Chyba tak, chyba retro odpada. Tak jest, Koksu załatwił retro i ma 6 power cubów. Także chyba Sandy serio ugra tą rundę. I Spike załatwił, ale czy Sandy go spróbuje podjechać? Nie, nie próbuje, defensywnie gra. Basia Polska, czyli Spike, Koksu, czyli Sandy. I kto jeszcze został? Kto jeszcze został? Jestem ciekawy trzeciej osoby, bo w sumie jej nie widziałem. Chyba to też jest Sandy, więc będzie to pojedynek kaktusa na naszego śpiącego chłopaka. Basia Polska tam na luzie. Już strefa się zamyka, mamy późną strefę. I kto to ugra? Kto to ugra? Widzę, że Sandy i Leon wjeżdża. Czyżby Leon znowu wygrał gierkę? O nie, tu jest Leon. Czyżby Leon miał trzecią gierkę? I nie, tym razem Sandy. Także teraz leci punkcik dla Sandy. Jeden punkt dla Sandy, jeden dla Leona. Gramy do 3 punktów, także... do 3 punktów, do 2 punktów na jednej postaci gramy. W sensie tak, coś takiego robimy. Więc trochę będzie trwało, zanim zdobędzie jakaś postać 2 punkty. Ja teraz zagram Leonem i spróbuję na Leonie zdobyć punkta dla Leona, bo w sumie mu brakuje jednego. Sandy niestety nie mam, ale Sandy też brakuje jednego punkta. Także dawajcie gotowość i lecimy naszą kolejną gierkę. A i ogólnie 300 łapy w górę. To kolejny odcinek już jutro, więc jak ktoś jeszcze nie zostawił kciuka w górę, ogląda do tego momentu, to może zostawi tę łapeczkę w górę. Jak nie masz suba, to możesz strzelić suba. No i lecimy. Czy ty dali gotowość? A ja nie dałem gotowości, dobra. Także lecimy. Krystian, dawaj gotowość. Wybieraj tą legendę szybko i dawaj gotowość. I zobaczymy, jak pójdzie ta gierka. Ja lecę teraz na Leonie. Mam nadzieję, że uda się ugrać coś więcej niż ostatnio. Znaczy ostatnia gierka była taka sobie. Pierwsza była nawet ok. O nie, Sandy. Mamy tu Sandy. O nie, i zginę od Sandy na start. Nie, jednak jeszcze nie zginąłem. Jednak nie zginąłem. Przetrwałem to. No i tu Koksu. Koksu czeka na mnie normalnie. Pobiegnę sobie tędyk. A, i co? Ulcik już prawie naładowany. Basia Polska zabiła Spike'a, czyli jeden Spike odpadł. Dobra, ja tu sobie strzelę tak. Aj, wiedziałem, że coś tam będzie się działo. I tam właśnie była Sandy. Także ja tutaj muszę trochę defensywnie to rozegrać. Dobra, mam tego. Dobra, ja znikam. Leczę się. Dobra, ja tu się uleczyłem. Jakoś to przetrwałem na styki, ale przetrwałem. O nie, koksu. Jest, załatwiłem go. Także załatwiłem Sandy. Mam lowa, ale się trzymam i to jest najważniejsze. Ho, na styki, znowu na styki sytuacja. Sytuacja podbramkowa. Ale przetrwałem znowu. Także to się liczy, to się liczy. I tutaj Sandy zginęła od Spike'a. I Leon tutaj mnie bije z tyłu. O nie, Leon. I Kruk mi tu na blisko podjechał, a ja nie miałem ataku i niestety Kruk mnie zniszczył. Także oglądamy naszego Kruka, Krystiana 7. Zobaczymy, czy da radę ugrać tą rundę. Bo w tej rundzie widzę, że żyje Leon, Spike i Crow. Także pojedynek trzech legend. I tym razem Leon jak wygra, to jest drugi win dla Leona. Także Leon, reprezentujesz teraz ważną gierkę. Postaraj się to ugrać. A Crow, twoja drużyna nie ma żadnego punkta. I Spike'a w sumie też. Także te dwie postacie muszą wygrać, że zdobyły chociaż jeden punkt. I zobaczymy, która legenda okaże się najlepszą. Jak na chwilę obecną, to Sandy i Leon mają po punkcie. Także, Krystian, uważaj, bo masz Leona u góry, co nie, i Spike'a na dole. Wszyscy chyba czekają do zamknięcia strefy, aż będzie taka bardzo ciasna strefa. I Krystian chyba tu podjeżdża? Nie, Krystian tutaj trochę strzela, żeby trafić, tak z daleka próbuje. I w sumie zaraz będzie miał szansę, bo zaraz ta strefa tu się u góry zamknie. Jak widzicie, o w tym oto miejscu, no jest nasz Leonik, który już oberwał trochę. I chyba podjeżdża, próbuje. Ale czy da radę? Nie da rady. I Spike, także Spike. Mamy rundę dla Spike'a. Pierwszy punkt dla Spike'a, jeden dla Sandy i jeden dla Leona. Także tak to wygląda. Ja zagram sobie kolejną gierkę Leonem, myślę, bo jedną grałem Spike'em, jedną Leonem, także jeszcze jedną Leonem zagram. A wy czym zagracie, to się zaraz okaże. Dawajcie ready i lecimy naszą gierkę. Także Kami, czekamy tylko i wyłącznie na ciebie. I ciekawe, czy teraz, grając Leonem, uda mi się zdobyć dla niego punkcik, czy może jednak nie. Tutaj widzę skrzyneczkę, ale czy dadzą mi to zebrać? No widzę, że tu jest Spike, więc tak nie do końca. Dobra, Basia trochę oberwała. Okej. Spróbujemy tak może. I uwaga, jest, załatwiłem Spike'a, 500 HP, ale go załatwiłem. I jeszcze Power Cube sobie zbiorę. I mam dwa power cube. I tutaj Spike leci. Ale nie trafił mnie na szczęście. Na szczęście Spike mnie nie trafił. No teraz mnie trochę trafił. Ale już mnie nie trafił. Teraz jest dobrze. Okej.
Dobra, YOLO. Załatwiony Spike. Dobra, mamy Spike'a załatwionego. Zostało 7 osób, czyli jeszcze 6 innych legend może być. Znaczy 6 innych legend, wiecie o co chodzi. 6 innych osób. Z różnymi legendami, ale 6 legend to nie ma. Dobra. Dobra. Czy w tych krzakach ktoś jest? Tutaj nikogo nie ma. Ja tak trochę raszuję, ale wiecie. Co tam? O nie! Sandy. Ojejku. Oj. Ten ult mnie ocalił. Uwierzcie, ten ult mnie ocalił. Gdyby nie to, to by było po mnie. No jeszcze teraz atak niechcący zrobiłem. To w ogóle XD. Dobra, ja tutaj teraz trochę defensywnie spróbuję. Chociaż ja bym te krzaki przejął. Czy ktoś tu jest? Błagam, nie mówcie, że ktoś tu jest. Dobra, krzaki są te czyste. Także cały czas jest tyle samo osób. Wszyscy tam się trzymają powoli. I widzę tutaj Crowa. I jedziemy. O nie, Sandy. No i Sandy mnie załatwiła. I Sandy ma 6 powerków, więc ma szansę ugrać tą gierkę. Uwierzcie, ta postać ma szansę na tą gierkę. Także zobaczymy, czy da radę. Także Koksu, Sandy ma tutaj 6 power cubów, trzyma się na górze. I na dole jest Crow. Tak, Crow jest na dole bodajże. I tutaj Sandy podjeżdża, Sandy. I która Sandy to wygra? No oczywiście, że ta, która ma więcej powerków. Także coś czuję, że ta gierka jest dla Sandy i chyba Sandy wygra tą grę. Kubek załatwia. Kubek ją załatwił. I Crow, pierwsza wygrana dla Kruka. Ej, te legendy są w sumie wyrównane. Jak na razie cały czas na zmianę wygrywa inna legenda. Także jak cały czas inna legenda na zmianę, to pora zmienić legendę. Pora również u mnie na zmianę, bierzemy sobie tego powerka. No i lecimy naszą prawdopodobnie ostatnią gierkę, nie na 100% w sumie już ostatnią, bo wygrała każda legenda. Każda legenda wygrała, co nie? Sandy wygrała, Crow wygrał, Spike wygrał, Leon wygrał. No każda legenda wygrała, jest dobrze. Także, która legenda wygra tą gierkę, ta legenda będzie najlepsza i wygrywa starcie legend. Oczywiście jeszcze może kiedyś zrobimy sobie kolejne starcie legend i zobaczymy, czy ta sama legenda co dzisiaj wygra, czy może jakaś inna. Ciekawe, która legenda to wygra. Także lecimy. Ale śmiesznie wyszło, że każdą gierkę po kolei inna legenda wygrała. To jest śmieszne. Śmieszny wynik na razie jest, ale zobaczymy, kto finalnie to wygra. Która legenda okaże się najlepsza? Ja tutaj teraz gram Spike'iem, więc zobaczymy, czy to będzie Spike. I tutaj mamy Kruczka. I czy Kruczek mi tu załatwi? No, Kruczek. Oj. No, Kruczku, no. Ho. Spiker jest tutaj. Oj. Zuzu ma lowa, ja też mam lowa, ale walczymy. O nie, dobra, ja teraz mam tylko 20 HP, więc nie będę ryzykował, bo 20 HP to jestem na hita. Dobrze, ja tu się... Oj, nie trafiła mnie, jest dobrze. I mamy to, Spike załatwiony Spike'iem. No trochę zmniejszyłem szansę dla Spike'ów, ale w sumie ja zwiększyłem sobie szansę na wygraną tym Spike'iem moim. Dobra, próbujemy przejąć te krzaki. I jest tu Leon i Leon mnie załatwia, także Leon ma 7 power cubów. Czyżby to była gierka dla Leona? Chyba Leon to wygra, bo chyba nikt aż tyle powerków nie ma. Chociaż nigdy nie wiadomo, bo ostatnio kto miał? Sandy chyba miała dużo powerków i to przegrała. Także zobaczymy, czy nasz Leon da radę to ugrać. Także w sumie nikogo tutaj nie widać. Także czekamy chyba, aż trochę strefa się zmieni i wszyscy ruszą na siebie. Ale ja podejrzewam, że w tej gierce będzie runda dla Leona. Ogólnie dajcie znać, czy w kolejnym odcinku chcielibyście też starcie epików, starcie rerów i tak dalej, czyli po prostu innych kategorii z naszych Brawl Stars. I być może coś innego, na przykład możemy zrobić starcie chłopaków, starcie dziewczyn, czyli damskich i męskich skinów, skinów postaci w Brawl Stars. To też byłoby całkiem spoko i byśmy zobaczyli, która postać by sobie poradziła w danej kategorii najlepiej. Także proponujcie na dole w komentarzach propozycje kategorii do kolejnego odcinka, bo różne kategorie można by wymyśleć. Przykład starcie zwierząt możemy, o właśnie, bo są kruki, są nity, niedźwiedzie, co nie? Także leon, kameleon, także trochę tych postaci, które są zwierzętami jest tutaj. I to też byłoby całkiem ciekawe. Widzę, że tu są dwa kruki i chyba tutaj... No, Leonik to ugrał i został na kogo? Bo jest w krzakach ostatnia osoba, tak? I Spike, ale Spike nie da rady? Czy da radę? Nie, Spike nie dał rady, także Leon zdobywa punkta finalnego. I tak jest, Leon okazał się najlepszym
zadymiarzem w kategorii legendy. Także w tym materiale to było na tyle, jeżeli chcecie, możecie pozdrowić odcinek pisząc teraz na czacie, akurat mi wyszedł Alex View. Jeżeli chcecie kolejny odcinek, zostawcie łapeczkę w górę, czy łapę w górę równa się kolejny odcinek. No i jak jesteście nowi, strzelajcie suba, wbijajcie na Discorda, żeby być w następnym kolejnym odcinku. Także trzymajcie się, hej! No i tutaj widzicie osoby w prawym górnym rogu ekranu, znaczy z prawej strony, jak pozdrawiają odcinek. Także jeszcze raz trzymajcie się, hej!